Witam, tutaj wideofan, jestem jednym z tych, którzy kolekcjonują kasety VHS. Witajcie w mojej kolekcji 2019. Dobra, te napompowane musiałem odłożyć na bok. Dobra, lecimy, zacznijmy od tego. Gesund und fit. Z Manuel Kuschna. Kaseta numer 9. Widać normalnie. Pokażę wam, że trochę jest zepsuty, ale proszę zobaczyć. Tak prezentuje się kaseta przymienięta na sam początek, tak jak w tym filmie Turpata, w gimbusach tego nie znają. Kolejna kaseta. Skrót tego wykładu. Herbalife, o widać. No. Oczywiście ktoś tu uzyskał i ktoś był jeden z ludzi, którzy był członkiem Herbalife, nie ma tam okładki. Następna kaseta. Budowa seminarium. Oczywiście jest film o tym, co tu się dzieje w ogóle. No to też. To był kiedyś był członkiem Herbalife, to co może? Coś dobrze się stanie, dobra. Kolejna kaseta. Godzi do szczytu. Przed nimi nie uciekniesz. Niestety to jest kaseta Pirat. Kaseta Pirat. Okładka też piracka. Chyba robiona na prance, tak samo jak nalepka. Widać. Prawdopodobnie zarśnięte z Ameryki od New Line Home Video. Jest ogrywany lektor jakiś piracki, ale to nic. Lećmy dalej. Kolejna kaseta. O, unikatowa kaseta kolejna. Uwaga, Seks Misja z Jerzym Szczurem i Olgierdem Łukasiewiczem. O, jest opis. No, no, to ktoś pamięta, to firma APF. Zaraz rozproszę, pokażę wam tą nalepkę. Jak to wyglądało tak. Widać tę nalepkę, widać tutaj hologram. I oczywiście nalepka APF. Tutaj widać chyba. Dobra, no chyba nie chcę widać. Taka mała anegdotka dotycząca filmu Seks Misja. No, nie oglądałem kiedyś, gdy miałem 8 lat. No niestety potem mama mi absolutnie zakazała tego oglądać. No i oczywiście mam. Kiedyś miałem wersję Spec Film, niestety mama mi wyrzuciła normalnie. Oczywiście mam komunistyczną, nie wiem który to rok, ale jak będzie początek kaset VHS z 2019-2020, to może być. Gdyby trafiło przedpremierowo, to może być szansa, by być unikatowa. Ok. Pasa unikatowa. Seks Misja. Kolejna kaseta. Jak przyspieszyć swoją karierę. Słynne komedie Gaumont. Dystrybucja Aratos. I tu jest tak. Aratos Film. Ulica Łąkowa 27 Łódź. Nie wiem, co jest na ulicy Łąkowej 29. Gdyby ktoś wiedział, to ktoś, jeżeli ktoś jest w Łodzi. A, wracając do filmu z ulicy Seks Misja. To ta dystrybucja APF mieściła na ulicy Wysiłek 56 w Warszawie. Nie wiem, co tutaj się mieści. Być może ta sama firma, czy. Dobra, mam to gdzieś. Lećmy dalej. Bambi. Nie. Wszyscy zabierzecie na oryginał. To jest absolutny pirat. Pirat, proszę państwa. Z firmy Berpol. Jest jakiś dogrywany lektor Czesław jakiś. No. Gdyby ktoś kiedyś dodał próbkę lektora, to pomóżcie mi, bo ja nie chcę wiedzieć kto. No to w ciemno. Kolejna kaseta.
Chłopaki nie płaczą. Z Maćkiem Szczurem i oczywiście z Czarkiem Pazurą. Ten Czarek Pazura, jak wiecie, jest youtuberem. Oczywiście go subskrybuję. Gdyby o nas widział, to bym nie wiedział, co on zrobi nam. Co on mi zrobi. W ogóle czekam na jego odpowiedź. A, to jest Chłopaki nie płaczą, okej. Okay. Kolejna kaseta. King Size Film, nie z firmy ATF, Best Film! No. No tak, pamiętam, z Jerzym Szczurem, drugi film z Jerzym Szczurem, normalnie. O Boże. Zapomniałem jeszcze jednym. Musiałem niestety wymieszać, bo tej części będę musiał uporządkować od kolejności alfabetycznej różnych dystrybucji. Kolejna kaseta. Killer. Wersja piracka. Bez dogrywanego ostrzeżenia, bez dogrywanej czołówki. Z dystrybucji Artik. Koszalin, ulica Malinowskiego 21. Nie wiem, co tutaj teraz się mieści. Na pewno mi pomożecie. Kolejna kaseta. Miś. Stasia Barej w roli głównej, Stasiek Tym. No i to łobodobu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. No kto pamięta, to łobodobu, ha, 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 ha. Kolejna kaseta, Nie lubię poniedziałku. Kto pamięta ten film, oczywiście, kto odbył się w poniedziałek we wrześniu. W reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Rocznik 2001. No. Kolejna kaseta. Odwieczne tajemnice świata. Kto pamięta ten film? Pisałem się do 21 wieku. No i oczywiście pamiętamy, czy co kryje się Trójkąt Bermudzki. Czy Nostradamus dokładnie przepowiedział katastrofę wahadłowca Challenger. Nie wiemy o tym, jakie to by ktoś oglądał. Kolejna kaseta. Poranek Kojota. Poranek Kojota, kto pamięta ten film? Gdzie jest całun turyński i tajemnice piramid, wracając do poprzedniej. Oczywiście Poranek Kojota, reżyserii Olafa Lubaszenko. Oczywiście ktoś oglądał, ale nie będę doładował nagranych kaset, bo pokazałam przegląd kaset i oczywiście jest. Jeżeli trafi jakaś nowa kaseta, trafia to natychmiast do przeglądu, choć 2002 normalnie. Kolejna kaseta Rejs. Kto pamięta Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego? Oczywiście rola głównych Stasiu Tym, nieżyjący już Jarek Himilsbach. Kolejna kaseta, też z firmy Best Film. Kolejna kaseta, Sztos z Czarkiem Pazurą, normalnie. Ktoś był fanem gangsterskich komedii. Akcja rozgrywa się w czasach komunistycznych. Kolejna kaseta, Wabank. Nieżyjącym Jackiem Chmielnikiem. Nieżyjącym także z Witoldem Tyrkoszem. Bo oświetlenie do filmu daje normalnie. No oczywiście oświetlenie moja matka mi przyszła i
premedytacją zgasiła mi światło normalnie. Ale ja jest oświetlenie muszę mieć. Dobra, kolejna kaseta. Zagra jak Beckham. Unikatowa kaseta. No, kiedyś miałem Pro Evolution Soccer i miałem szansę trafić na Davida Beckhama. Niestety mi się nie udało. Trafiłem na parę takich legend. Dobra, karizma. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale pomóżcie mi. Kolejna kaseta. Prawdopodobnie z czasów komunistycznych wydane w Polsce. Normalnie nie wiem z którego roku. Understanding Weather at Sea. Kupiłem, to była jedna z ostatnich kaset, które nabyłem w Lumpeksie. Dystrybucji Carpenter Video Production. Kolejna kaseta. Anastazja, przecież moja siora dostanie tą samą kasetę co ja. Jest szansa, żeby się ucieszył. Kolejna kaseta. Czyli te kasety moja siora dostanie, tak jak mówiłem. Legenda Mulan. Te serii czarodziejskie, zaczarowane opowieści. Po czarodziejskie opowieści miała firma Twoje Media. No, kolejna półeczka. Bo już pierwszy już opuściłem. Kolejna kaseta. Z Huni Cindy Crawford. Miałem więcej takich kaset z kilka, parę kaset z ćwiczeniami Cindy. No, trochę jest takie ćwiczenia, gdyby ciekawe, czy dla mężczyzn też było normalnie. Lepiej odłożę i muszę na chwilkę zrobić przeniesienie w pierwszej półki. Dobra. Szybko, moja kolekcja na trwa. Pierwsza część trwa, pamiętajcie. O Jezu, zapomniałem jeszcze o kasecie. Normalnie jestem oszołomiony po tym wydarzeniu. Boże, na stole, bo przez to zapominanie dlatego są poważne konsekwencje z mojego kanału. A, jeszcze zapomniałem. Po czymś jeszcze zapomniałem. Tak. Reksio i ptaki. Popomyliłem takie kasety. To kolejność alfabetyczna miała być, a tu miałem wymieszane. Normalnie, kurde, coś takiego strasznego. Oczywiście dystrybucja Cartoon Univin. Teraz będę musiał... Gdybym kiedyś sprzedał pirackiego... A, zaraz. Jest te kasety, żeby zmienił na oryginał, to masz być jeszcze wielka szansa. Próbować oczywiście szczęścia, tak jak sprawdziłem kasy. Proszę jeszcze czekajcie. No, jest Cindy. Co to? Chodzimy, no bo wyjaśnij, Cindy Crawford,
adres tej firmy. Taka płyta papery. Nie wiem, gdzie to było, ale... Adres tej firmy. Tutaj było znalezione na samym początku kasety, dobra. Kolejna kaseta. Pszczółka Maja. Trzy odcinki są na tej kasecie, czyli narodziny, nauka latania, uratowanie migotki. Prawdopodobnie to pierwsze trzy. Za rok minie 40 lat od pierwszego odcinka, który był wyemitowany w Dobranocce. To był pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Kto kiedyś oglądał Pszczółkę Maję, kto pamięta. Tę pszczółkę, którą tu widzicie sobie mają, pamiętacie. Kolejna kaseta. Cindy Crawford, Nowy Wymiar. No, trochę się pomyliłem z tymi kasetami. Dobra. Ta kaseta była prawdopodobnie wydana z gazetą Naj. Kto pamięta Naj, to... Dobra, lećmy dalej. Kolejna kaseta. Niebieski żołnierz, wydana przez Channel 5. No, Channel 5 jeszcze nie było. To kaseta była wydana w roku 1986 roku. Channel 5, jak wiecie, powstał w 97, a nie w 86. To była taka dystrybucja Channel 5. Nie była to telewizja jeszcze, ale była to dystrybucja wideo. Dobra. Ha, ha, ha. O, muszę niestety położyć tutaj kasetę, bo odciąć nie wolno przeciążać takiego stołu. To ktoś mi powiedział, kolejna kaseta. Niebieski żołnierz, powiedziałem. Kolejne. Zło, które czyni człowiek. Też dystrybucja Channel 5. W roli głównej Charles Bronson. Haha, ktoś tu był fanem Charlesa Bronsona, który rocznik 86. No, chyba przybiłem świetliki z ITI normalnie. Haha. Kolejna kaseta. Kolejna kaseta CIC Video Serpico. Oczywiście mówiłem CIC Video, no oczywiście opowiada o tym gościu, który się nazywał Serpico w roli głównej Al Pacino. I proszę Państwa, unikatowa okładka. I tutaj zobaczmy, co to było. Czyli tak, tu jest oczywiście nalepka unikatowa. I taka mała informacja, że ta kaseta jest najstarsza w mojej kolekcji. Przebiło naprawdę świetliki, które za chwilę pokażę. Pochodzi z 83 roku normalnie. 35 lat normalnie. Gdyby ktoś nie wiedział o tym, to piszcie w komentarzu normalnie, bo nasi widzowie po prostu będą zazdrości. Ile będą dawać za tą kasetę normalnie? Piszcie. No, naprawdę warto takie pytania zadać. Kolejna kaseta. Baw się i ucz z Teletubbiesiami. Kap, kap, kap. No, pamiętam ten film Teletubbiesie. Oglądałem kiedyś w dzieciństwie. Płakałem w czasie, gdy leciał w telewizji. No, niestety. Lecą takie nowsze odcinki. Nowsze. Nie chcę tego oglądać normalnie, bo jestem za to za duży. Bardzo uwielbiałem tę starszą wersję Teletubbiesiów. Firmy D'Agostini. Kolejna kaseta. Captive. Dystrybucja Demel. Na YouTubie jest film. Oczywiście pokażę ten obiecany hologram. Tak. Widać. Widać? O, widać. Normalnie. To widać. I pokażę to. Tak. Odparzę jeszcze normalnie. Odparzyć. Tak. I widać tutaj nalepkę Demel. Prawdopodobnie wykorzystane z czasów bajajkowych. Pierwszej połowy lat 90. oczywiście Demel.
ale ja Stanów Zjednoczonych, 39, pawilon C w Warszawie. Nie wiem, co tu teraz się mieści, chyba w jakimś biurowcu było, skoro jest to ale ja Stanów Zjednoczonych. Pamiętam, że kiedyś w Alei Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie była telewizja Polsat i przenieśli się na Ostrobramską, czyli na ten kultowy wieżowiec Polsatu. Oczywiście marzenie Polsatu się zmieniło, się spełniło w pustyni i w puszczy, nie wersja z firmy, nie wersja z 2001, tylko ta wersja pierwotna. Tak widać normalnie. Dystrybucja Duo Plus, Wrocław, ulica Legnicka 36. Kto wie, co teraz się mieści we Wrocławiu? Na pewno nie Studio My 3, na pewno nie to tak, oko to kładka. Jest oto niespodzianka. A, nie ma. Dobra. To sam od szkoły, tak już byłem bardzo, bardzo grzeczny. Co tydzień będę dostał kasety. No, kolejna kaseta. Ha, 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 się będziecie cieszyć. Kwiaty na poddaszu. Dystrybucja Elgaz. Normalnie Elgaz. Kiedyś Axel powiedział naprawdę, że kiedyś kolekcjonował kasety z firmy Elgaz. Mieć całą, wszystkie kasety. Ale teraz już jest niemożliwe, bo już mu się znudziło. Oczywiście kwiaty na poddaszu, nie wiem kto to czytał. Normalnie, sprawdziłem, normalnie. O, jest nalepka, nie jest żaden skasowana. Na szczęście jest coś z firmy Elgaz, wreszcie się cieszę. Może w tym początku dalej nie wejdzie. Kolejna kaseta też film z Charlesem Bronsonem. 10 minut do północy, dystrybucja Guild. Oczywiście Guild, proszę Państwa, nie z Polski, tylko z Wielkiej Brytanii. Oczywiście jest unikatowa złota okładka. A tu proszę zobaczyć. Złote. Oczywiście Wam pokażę, tak. Tutaj widać? To złote napisy Guild Home Video. Tutaj na tym... Proszę, coś tam, co takie... W takiej klapce. Złota nalepka. Który to był rok? 1983. To też starsza kaseta, porównany rekord filmu Serpico. Nie wiem kto był pierwszy, albo Serpico, albo 10 minut. Oczywiście nie wiem co to jest. Nie wiem czy to jest hologram, albo to logo. Jeżeli to jest hologram, pisz, albo logo, to pisz w komentarzach. To jest format VHS. Zaraz, muszę normalnie znaleźć. Tak, tak, to jest VHS. Kolejna kaseta. Nienawiść. Też dystrybucja Guild z Wielkiej Brytanii. Rocznik 87 normalnie. Unikatową ciemnoczerwoną opakowanie. Ciemnoczerwone opakowanie. I oczywiście nalepka. To trochę przypomina jak nalepka z kaset Betamax. Guild Home Video, film od 18 roku życia, nie wiedziałem jeszcze, może po moim przeglądzie, mojej kolekcji pokażę, po nagraniu, bo jest końcówka września, wrzucę w grudniu, a może w listopadzie, jak kto woli, kto by chciał, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Kolejna kaseta, At Wild Times, czyli Dziki Dziki Zachód chyba. Ten tytuł. Też z firmy Guild. Rocznik. Sprawdzę. 84. Też dystrybucja Guild. Z Wielkiej Brytanii. No. Zobaczę, że jeszcze nie było tej czarnego trójkąta, tego czarnego koła. Które były wykorzystane w różnych kinach. Gdyby chcieli odwzorować, chcieli początku, no, w latach chyba 83, w latach 83 roku była wprowadzona kategoria wiekowa. Gdyby ktoś z dzieciaków kupił jakiś film dla dorosłych, to normalnie by się rozpierdzielił na łopatki. Kolejna kaseta.
to... Ha! Zapomniałem. Jeden Albertyczyków. Muszę zwiężyć. Kolejna kaseta. No, to już animowana wersja. Nie wiem, co sprawdzę. To jest 30 lat po premierze. No. Kolejna kaseta, bo zapomniałem. Dosyć tak. Hanna-Barbera Plant. Część pierwsza, składanka. Numer katalogowy, zaraz sprawdzę, który numer. PNV0001. Nie wiem, czy to jest pierwsza kaseta normalnie, ale to jest bardzo unikatowa kaseta. Dystrybucja Hanna-Barbera Plant, ulica Lazurowa 14, Warszawa. Nie wiem, co teraz się mieści na ulicy Lazurowej. Gdyby ktoś wiedział, to normalnie piszcie w komentarzu. Kolejna kaseta. 101 na Marczyńczyków 2, Londyńska przygoda. Na ten film na pewno pamiętacie normalnie. Mam i pierwszą, i drugą część. Trzeba jeszcze kupić, dokupię jeszcze fabularne filmy, część pierwsza i druga. Nie, część pierwsza. I 101 Dalmatyńczyków i 102 Dalmatyńczyki. Nie ma animowanej wersji. Może kiedyś Disney to zrobi. Normalnie byśmy tak chcieli. Piszcie do Disneya, żeby było 102 Dalmatyńczyki w wersji animowanej! Dobra. Kolejna kaseta. Gladiator. Oczywiście film tylko i wyłącznie dla mnie. Jest oczywiście dodatek, krech, piach i taśma filmowa. Prawie 2 godziny 30 minut filmu normalnie. Była także jeszcze jedna wersja z fotosami, oczywiście z fragment kliszy, fragmentem takiej taśmy filmowej. Kolejna kaseta. Król Lew. Dystrybucja Imperial. Pierwsza część, oczywiście wszyscy jesteśmy złączeni w wielkim kręgu życia. To nie wiem, czy to jest Mufasa, czy to jest Skaza. Na pewno to jest błąd, bo wszyscy wiedzą, że ten czarny, ten lew to jest Skaza. Tak widzicie na tym palcu? Tak. Prawdopodobnie ten, który zabił tego ojca, tego Simby, to był prawdopodobnie Mufasa albo Skaza. No, oczywiście wszyscy twierdzą, że ojcem Simby był Mufasa, a Skaza go zabił. I oczywiście pan świnia normalnie, się śmiałem normalnie z tego. Gdybym kiedyś pokazał mój początek kasety, początek kasety z amerykańskiej wersji filmu Król Lew, to byście naprawdę chcieli normalnie. Mój kumpel po prostu to robi. Przynosi mi napęka i oczywiście przegrywam. Kolejna kaseta. Król Lew 2, czas Simby. Oczywiście druga część filmu Król Lew. Czekam na trzecią, to bym po prostu płakał ze szczęścia. Normalnie będę musiał czekać bardzo długo. Oczywiście ten młody czarny lew, no niestety chce dołączyć do szczęśliwych ludzi, on był dobry, a nie taki zły. Kolejna kaseta, Milczenie Baranów, parodie różnych horrorów typu Nagi Instynkt, czy Ptaki, czy Milczenie Owiec normalnie. W rolach głównych na przykład Billy Zane. To takie horrory, ktoś to... Gdyby ktoś pamiętał ten film, to na pewno opiszcie. Film w łebie też jest o to napisane. Kolejna kaseta. Opowieść Wigilina Myszki Miki. Niestety brak okładki, ale jest oczywiście kaseta z nalepką. Kiedyś to się normalnie oglądało. Ten film także został wykorzystany w świątecznym filmie Disneya, gdzie
O! Nasza pieza się rozpierdzieliła normalnie. Muszę na chwilkę położyć, bo to się źle skończy. Co się dzieje? Dobra, jest, trzyma. Kolejna kaseta. No i to jest trzeci rządek. Przygody Kubusia Puchatka. Dystrybucja też Imperial z cyklu World Disney Classics. Oczywiście z tą żółtą wstążką. Kto pamięta Kubusia Puchatka, to pamięta ktoś. Kolejna kaseta. Puchatek zaprasza. Było wykorzystane w jednym magazynie. Oczywiście ten film ma tylko dwa odcinki. Wielkie małe zwierzątko i balonik. Prawdopodobnie pamiętam, że dwa razy ta kaseta wykorzystała napisy końcowe. Nie wiem, czy do każdych odcinków to było, czy do dwóch odcinków, czy do... Piszcie w komentarzu, dajcie, bo nie wiem. Kolejna kaseta, niestety z Latbuchanem, bo tam znalazł się film dla dorosłych, film porno. No niestety musiałem wyrzucić, bo naruszałby wszelkie standardy moich początków. Kolejna kaseta Speed, film z firmy Imperial. Speed, niebezpieczna szybkość, Speed, niebezpieczna prędkość, czytana przez Tomasza Knapika. Prawdopodobnie albo Lucjan Szołański to czytał, nie wiem kto, bo oba takie głosy są nieomylne. Kolejna kaseta. Szklana pułapka, prawdopodobnie czytana przez Tomasza Knapika normalnie. Ktoś to pamięta. Kolejna kaseta, lećmy dalej, bo czasu szkoda jeszcze. Miś Yogi. Wielkanocny Miś Yogi normalnie. Kto kiedyś oglądał Miś Yogi na Cartoon Network, czy na Twójce? No, ktoś pamięta normalnie. Kolejna kaseta. Alive. Temat w Andach, czytana przez Janusza Szydłowskiego. Oczywiście Aksel mnie nauczył, kto to czytał. Czytałem w internecie, bo nie wiedziałem, kto to czytał. Oczywiście to jest bardzo poruszający film. No niestety miałem taki pierwotny pakiet kaset. No niestety się pozbyłem, szkoda. Bo magnetowid dzieciadem, miałem kilka magnetowidów, no i niestety nic, umarł w butach i nie ma. Kaseta z firmy ITI, to jest rocznik 93, ten początek znany jest na moim kanale. Kolejna kaseta Big Brother. Kto pamięta program Big Brother w TVN-ie? Ktoś tu oglądał, rocznik 2001. Prawdopodobnie w połowie takich egzemplarzy Big Brothera była kaseta, a drugiej nie. Kolejna kaseta Blind Man's Bluff. To jest ta kaseta, tak. Dystrybucja też ITI. Czyli Bluff normalnie występuje Robert Urysz. Nie wiem, kto to czytał. Gdyby ktoś miał tą kasetę, to chyba unikacik normalnie. Kolejna kaseta Killer. No mówiłem o pirackim killerze. Gdybym zrobił kiedyś loterię, gdyby ktoś chciał tą kasetę z gdyby ktoś chciał pirackiego killera, a nie ma, to nie chcę kupić. Gdyby ktoś nie miał oryginalnej kasety i ktoś by chciał pirackiego killera. Ja mam oryginał i z tego bardzo się cieszę. Kolejna kaseta. Księżniczka Łabędzi.
Kiedyś będzie początek właśnie z tym filmem Księżniczka Łabędzi. Kto by chciał, to by właśnie oglądał. Czekajcie na to bardzo uważnie. Oczywiście ten film opowiada o tym czarnoksiężniku. Normalnie chciał odetej i się zakochać normalnie. No niestety to było wymuszenie, zakochał się normalnie z jego tym księciem. Kto tu oglądał, to być może to pamięta. Kolejna kaseta. Księżniczka Łabędzi, tajemnica zamku. Też od firmy ITI. Normalnie, kto to pamięta. Na początku była reklama Burger Kinga. Normalnie. Kto to pamięta? Ha, ha, ha. Kolejna kaseta. Księżniczka Łabędzi. Skarb czaroksiężnika. Trzecia i niestety ostatnia część takiej filmowej trylogii normalnie. Niestety ta kaseta była dystrybucją też ITI. Na początku była reklama TVN-u i bajkowego kina. Kto kiedyś pamięta bajkowe kino? No, kolejna kaseta. Rain Man. Udziałem Dustina Hoffmana i Toma Cruise'a. To nie jest oryginalna okładka. To nie jest z Wielkiej Brytanii, to jest z Polski, firma ITI. Pamiętam ten moment, pamiętam tą śmieszną scenę z tym polskim lektorem. No niestety ten lektor, gdyby ktoś wiedział, kto czytał tego Rainmana, tą wersję Rainmana, to piszcie w komentarzu. Bo ja bardzo, bardzo o nim czekam. Gdyby ktoś chciał próbkę głosu lektora, to piszcie, żebyście tak chcieli. Bo ten lektor potrafił, gdy ten Dusty Hoffman chodził w koszulce i w samych gaciach normalnie. Też widziałem jego mocną stronę normalnie. I ten... I Tom Cruise i jej partnerka, nie wiem kto to. Tak. Będę pisze, kto? No ta dziewczyna, która żona tego, ta, która grała żonę, no oczywiście uprawiali ze pornola, jak to było, aha! I powiedział, co ty, pip, kadarka se kupiłeś? On tak przeklinał normalnie, nie wiem kto to, chyba lektor Czesław normalnie, kurde, nie wiem kto. Ale piszcie w komentarzu, czy to on, czy to nie, czy to nie. Gdyby ktoś chciał próbkę lektora. Kolejna kaseta. Świetliki. Był taki jeden youtuber, który w 2011 wrzucił jeden odcinek świetlików. Świetliki. Mały świetlik mówi papa normalnie. Kto pamięta tą dobranockę, to na pewno niech ktoś ogląda. Była też dobranocka na jedynce, byli w dobre... Dobra. O, też jakiś włosek mam w buzi. Kolejna kaseta. Wszystko jest możliwe. Rocznik 93. Też z firmy ITI. Dobra, tego jeszcze nie widziałem, to kiedyś mogę obejrzeć. Kolejna kaseta. O, Pokémony! Mam niestety tylko trzy części. Pierwsza jest szósta, siódma i ósma część. Czekam jeszcze na części od 1 do 5 i 9, bo było 9 kaset. No, kiedyś Pokémony oglądałem. Niestety potem matka mi nie pozwoliła tego Pokéboxa oglądać. Pamiętacie, kto oglądał kiedy to melodię tytułową do piosenki Pokémon śpiewał Janusz Radek? Kto pamięta Janusza Radka? Wtedy to była jego trampolina do sławy. A, jeszcze zapomniałem, jeszcze moment. Kolejna kaseta. O, trochę uszkodzone pudełko.
Benefit Zenona Laskowika, z tyłu sklepu. Rocznik 88. Dystrybucja ITI. Zatłuchanym unikatowym pudełkiem. No. Aktor już niestety nie ma szczęścia normalnie, bo miał rozkoszną dziewczynę i oczywiście nadmuchane pudełko. Ale kasety w bardzo dobrym stanie, bo były dwa razy skasowane sceny normalnie. I oczywiście ostatnia kaseta w tej części pierwszej. Diamentowa ręka lub taka brylantowa ręka, czyli brylantowa ruka. Rocznik 2002, dystrybucja Krupny Plan. No, ta dystrybucja ta powstała w czasach sowieckich. O Jezus, ktoś tu przesunął, tak. Oczywiście czekam na wersję z polskiej, która jest oryginał, gdyby ktoś, powtarzam, gdyby ktoś chciał obejrzeć ten film, to sobie kiedyś playlistę VHS-owe pełne filmy wideofana z tych oryginalnych kanałów. Kto by chciał taki film obejrzeć w internecie, to bardzo zachęcam, warto. Gdyby ktoś nie chciał tego obejrzeć, to na pewno. Ktoś jeszcze nie szukał, to pomogę wam szukać w opisie. Na pewno będę wam za to wdzięczny. No, koniec mojej pierwszej części. Będę musiał chować te kasety. I wracam do drugiej części. Druga część. Proszę zostać z nami. Do zobaczenia. Cześć.